Debata poranka. W debacie poranka gościmy dzisiaj Wojciecha Biedronia, portal wpolityce.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Marka Króla, publicystę, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Rafała Wosia z portalu salon24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj rozmawiamy nieuchronnie o wczorajszej debacie w Parlamencie Europejskim i ewentualnych decyzjach, które jutro mogą zapaść na posiedzeniu Rady Europejskiej. Jestem ciekawa Waszych refleksji po tej debacie. Czy premier Mateusz Morawiecki wykonał dobrą robotę w Brukseli i jak generalnie wypadł i wypadła Polska po tej debacie? Wojciech Biedroń. No cóż, debata trudna. Przepraszam bardzo, porównywałbym ją do próby linczu na polskim premierze. Ale na początku chciałbym się skupić na słowach samego premiera Morawieckiego. No więc premier Morawiecki nie mógł zachować się inaczej. Innych słów nie można było użyć w tej debacie. Premier w sposób moim zdaniem jasny, nawet dla tej dzieciarni w rozciągniętych swetrach, która potem na niego krzyczała, wytłumaczył kwestie prawne, no, które są oczywiste i co do których moim zdaniem nie ma tu najmniejszych wątpliwości. I to jest jedna kwestia. Druga, bardzo, bardzo ciekawa, szkoda, że to umknęło chyba części komentatorów, a mianowicie wczoraj premier zaproponował pewne rozwiązanie ustrojowe, ustrojowo-sądowe, może tak, a mianowicie, żeby przy TSUE powstała specjalna izba, która grupowałaby przedstawicieli Trybunałów Konstytucyjnych krajów członkowskich, ponieważ największym problemem sądów, nie tylko w Polsce, w całej Europie, myślę, że na całym świecie, jest brak pewnej komunikatywności, wymiany informacji między sądami. Tutaj to bardzo mocno kuleje. To jest ciekawa propozycja, wyjście krok naprzód. Oczywiście zakrzyczana, zagłuszona, zawrzeszczana momentami, jak się okazało, przez głównie zresztą polskich europarlamentarzystów, którzy znaleźli się tam i którzy, tak jak pan Biedroń czy pan Halicki, opowiadali różne straszliwe niedorzeczności w trakcie tej debaty. Co dalej? No zobaczymy. Ja myślę, że w Radzie Europejskiej ta dyskusja będzie nieco bardziej zrównoważona i myślę, że tutaj Polska może liczyć przynajmniej na kilku sojuszników, no ale to jest oczywiście kwestia dnia jutrzejszego. Na pewno oddala się kompromis. Ale ten kompromis oddala się przecież od dawna. Widać, że strona, jeśli chodzi o Komisję Europejską, ona coraz bardziej wzmaga tę swoją taką narrację negatywną, agresywną momentami. To do niczego nie prowadzi, bo Polska ani z Unii nie wyjdzie, ani się z Unii nie wyrzuci. W związku z powyższym będziemy mieli konflikt. I ostatnia moja refleksja. W czasie, kiedy Europa staje się coraz mniej istotna na arenie międzynarodowej, w Europie, w której się nie dzieje nic ciekawego, Europa, która przegrywa w okres postpandemiczny, my toczymy jakieś dyskusje na temat doktrynerstwa prawnego, uzurpatorstwa prawnego jednego trybunału czy drugiego i do niczego to nie prowadzi. Marek Król, czy ten kompromis, który, jak mówi Wojciech Biedroń, się oddala, to jest coś, czym powinniśmy się martwić? No, tu nie ma możliwości, moim zdaniem, kompromisu. Ja się bardzo cieszę, że Niemcy, ale inni też przedstawiciele, ale szczególnie Niemcy atakują naszego premiera i krytykują. To niechybnie oznacza, że robi dobrze dla Polski, dla polskich interesów, bo przypomina mi się też słynny wiersz, może zapomniany, Mariana Hemara, Zła prasa, w którym pisze, że go martwi, kiedy rząd, chodzi wtedy o rząd londyński, kiedy rząd jest chwalony w prasie, w New York Timesach i różnych, bo to niechybnie oznacza, że robi dobrze dla innych, a nie dla Polski. Także z tego powodu się bardzo, bardzo cieszę z wyrazistości premiera, ale tak na marginesie mnie się przypomniało powiedzenie ówczesnego prezydenta, i to powiedzenie mnie się przypomniało właśnie w trakcie tej debaty, Nicolasa Sarkozy'ego, który zwrócił się chyba do Beaty Szydło na posiedzeniu Rady Europejskiej, powiedziawszy, że wy macie zasady, wartości, a my mamy pieniądze. I taka debata gangsterska odbyła się właśnie w Parlamencie Europejskim i takie gangsterskie metody zastosowała, no, takim dość, powiedziałbym, niemieckim stylu
Urszula von der Leyen, która powtarzała banialuki, jakieś bzdury o wartościach, o uderzeniu siekierą w korzenie wartości europejskich, etc., etc. A na proste pytanie profesora Ryszarda Legutko, który stwierdził, że użyła pani określenia, że traktaty są ponad prawami poszczególnych krajów, prawo europejskie jest ponad. Skąd pani wywiodła to stwierdzenie? Bo na pewno nie z traktatów, stwierdził profesor Legutko. I to jest właśnie ten system, który mamy dzisiaj w Unii Europejskiej, który ja nazywam bantustanem prawnym. To z żadnym systemem prawnym nie ma do czynienia. Podobnie jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest trybunałem politycznym, jest trybunałem stworzonym na wzór Sondergericht. To były takie sądy specjalne w 1933 roku, które powstały. Wszyscy byli sędziowie z nominacji politycznej, albo bezpośrednio przez Hitlera nominowani, albo przez jego kamarylę. I nie było odwołania od decyzji tych sądów. No w samej chyba, jak pod okupacją znalazła się Polska niemiecką, w samej Łodzi wydano 6 tysięcy, na 30 tysięcy orzeczeń 6 tysięcy kar śmierci. No i takim Sondergericht jest dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, od którego nie można się odwołać, który może jednoosobowo podjąć decyzję o zamknięciu na przykład kopalni. To jest po prostu coś niebywałego. No dobrze, no ale do czego ten konflikt doprowadzi, Rafał Woś? Ten konflikt doprowadzi do fundamentalnej zmiany postrzegania Unii Europejskiej w Polsce. No niestety. To znaczy, że po prostu przestaniemy lubić Unię, to prędko się nie stanie. Ja myślę, że może się stać prędzej niż się wielu wydaje. Polska przez ostatnie 15 lat uchodziła za kraj, gdzie Unia Europejska jest uważana za wielką wartość, za coś dobrego, co się nam przytrafiło. I w związku z tym wielu komentatorów, polityków ma wciąż takie przekonanie, że polskie społeczeństwo jest społeczeństwem euroentuzjastycznym. Wydaje mi się, że pod wpływem tego konfliktu będą te siły się przesuwały, to znaczy będzie rosła grupa ludzi, wyborców w Polsce, którzy będą uważali i będą mieli ku temu dobre argumenty, będą mogli wskazać na przykład na tę jesień, która teraz, to jest taka najtrudniejsza jesień w Polski, w Unii Europejskiej, chyba w całej historii, kiedy w bardzo krótkim okresie mamy kilka bardzo mocnych uderzeń, taką, no można powiedzieć nawet z otwartą przyłbicą, to znaczy sprawa suwerenności Polski w Unii Europejskiej została postawiona bardzo mocno i to nie pozostanie wpływu bez wpływu na polską debatę. Bo ja to buduję, to przekonanie, że będzie się zmieniać, będzie coraz więcej ludzi nie entuzjastycznych, tylko raczej sceptycznych wobec Unii w Polsce na dwóch przesłankach. Pierwsza przesłanka jest taka, że politycy tacy jak Donald Tusk i inni, którzy mocno grają kartą proeuropejską, myśląc też, że to jest coś, czym młodych do siebie przyciągną, oni nie rozumieją jednej rzeczy. Nie rozumieją, że młodzi ludzie nie patrzą na Unię Europejską tak, jak patrzyło pokolenie Donalda Tuska. To nie jest dla młodych ludzi. Unia Europejska nie jest czymś, na co oni, wokół czego ich marzenia się koncentrują. To nie są ludzie żyjący w takim poczuciu wiecznego kompleksu, że my musimy tak do tej Unii dołączyć, się tak dopasować, usiąść cichutko w kąciku, żeby nas stamtąd przypadkiem nie wyrzucili, bo będzie źle, bo wrócimy, nie wiem, do czasów Polski Jaruzelskiego. To jest zupełnie inne pokolenie, które uważa to za coś naturalnego i również za coś naturalnego uważa, że Polska ma prawo przynajmniej domagać się tego, żeby być traktowana po partnersku w ramach Unii Europejskiej. To jest pierwsza przesłanka. A druga przesłanka jest taka, że po prostu te rzeczy, które Unia nam forsuje, przy pomocy których chce nas ukarać pośrednio lub bezpośrednio, czyli
groźba wstrzymania pieniędzy na fundusz odbudowy, ale też podwyżki cen prądu, one będą uderzać w ludzi. No i jeden z polityków, chyba właśnie Guy Verhofstadt, o ile dobrze pamiętam, ale być może nie, źle przypisuję tę wypowiedź, mówił, no to do pana przyjdą ci studenci, którym nie będzie, dla których nie będzie pieniędzy na Erasmusa, albo niech pan im powie, co z tego wyniknie. Czyli rzeczywiście ta groźba nie tylko KPO, ale w ogóle zatrzymania budżetu, tak? Autostrady jeszcze zabiorą i stadiony, pani redaktor. Zawinął asfalt, tak. Słuchajcie, i ściągnął wiadukt. Co będzie w czwartek na szczycie Rady Europejskiej? Dostaniemy pieniądze z KPO, czy nie? Robert Biedroń. Wojciech, ale to... Przepraszam bardzo, Wojciech Biedroń. Przepraszam. To moja osobista tragedia. Drodzy Państwo, nie wiemy oczywiście, co się stanie jutro tak do końca, no bo mamy dwa sprzeczne źródła informacji. Jedno mówi, i ono jest takie bardzo oczywiste, że te pieniądze dostaniemy. Dlaczego dostaniemy? Dlatego, że zapadła decyzja jakiś czas temu polityczna. Kto blokuje dzisiaj pieniądze? Pieniądze blokowane są z poziomu administracyjnego, czyli decyzją administracyjną jeszcze jesteśmy blokowani. Czy to się jutro zmieni? Z jednej strony słyszymy, że tak, z drugiej strony po wczorajszej debacie są takie zdania, na szczęście nikogo szczególnie poważnego, kto mówi, że po wczorajszej debacie to już ani jednego eurocenta nie zobaczymy. Mam takie nieodparte wrażenie, że to przeciąganie liny jednak jeszcze trochę potrwa i tak przypatrując się, ja nie jestem ekspertem od spraw europejskich, może od tego zacznę, ale przypatrując się temu z boku, wydaje się, że jutro rozstrzygnięcia nie będzie, że to jeszcze potrwa przynajmniej do połowy listopada, może nawet do grudnia. Co jest w tle, drodzy Państwo? Bardzo ważna kwestia i tu się troszkę znam, a mianowicie czekamy na opinię rzecznika generalnego TSUE co do tej ostatniej rozprawy, bardzo zresztą ciekawie wyglądającej w TSUE, nie tak jednoznacznej, jak wczoraj słyszeliśmy w Parlamencie Europejskim. I myślę, że trochę jest oczekiwanie na tę opinię, bo wyrok TSUE powinien być albo na koniec roku, albo zupełnie początkiem przyszłego roku. Nie wydaje mi się możliwe, żeby to przeciąganie liny potrwało później niż powiedzmy, że do połowy grudnia. To już jest taka dla mnie absolutnie graniczna data. Pamiętajmy, że te pieniądze są potrzebne nie tylko Polsce, ale są potrzebne całej Unii Europejskiej. One powodują pewną spójność projektu, którym jest rzeczywiście odbudowa Europy, w cudzysłów oczywiście to wsadzamy, postpandemiczna. Czy tak się stanie? Tego nie wiemy. No po prostu nie wiemy, jak rezonować będzie wczorajsza debata, jak bardzo rezonować będzie wczorajsza debata. Ja mimo wszystko jestem umiarkowanym optymistą. Myślę, że do końca listopada, początkiem grudnia te pieniądze pojawią się w Polsce. A czy Komisja Europejska w takim razie podejmie tutaj kroki i będzie chciała wszcząć procedurę łamania praworządności przez Polskę, która jak wiadomo też może skutkować albo odebraniem pieniędzy, albo nawet odebraniem głosu nam w Radzie Europejskiej? Marek Król. Myślę, że tak. I ja tutaj nie mam takiego optymizmu Wojciecha Biedronia, ponieważ znając troszeczkę historię i znając determinację Niemców, jeżeli oni się na coś uprą, to bardzo ciężko ich wyprowadzić i będą szli na ścianę tak długo, aż sobie głowy nie rozbiją. I te żądania mi jako te współczesne mi teraz żądania przypominają kolejne żądania korytarza. Kiedyś żądano korytarza terytorialnego w 1939, a teraz korytarza prawnego, za pomocą którego rozsadzi się naszą suwerenność. I to, co powiedziała na końcu Ursula von der Leyen, mówiąc, że mamy przywrócić niezawisłość sędziowską, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przywrócić do pracy sędziów, którzy zostali zawieszeni. Oni nie zostali wyrzuceni z pracy, bo tylko w Niemczech można wyrzucić z pracy sędziego. W Polsce tego nie można zrobić, ponieważ chyba, że popełni zbrodnię, jakieś przestępstwo prawomocnie zostanie skazany. No to są niebywałe rzeczy, żeby przewodnicząca Komisji Europejskiej domagała się odwieszenia Tulei, że tak powiem, bo to tak już wygląda w tej chwili. Także to kolejny korytarz i mówię, no dopóki sobie Niemcy, bo to wiecie no, Państwo, ale Angela szanowni... Merkel jednak tutaj przedstawiła taki głos rozsądku, że jednak Unia się powinna dogadać z Polską i z Węgrami.
Przecież ona też jest Niemką. Podejrzewam, panie redaktor, że jest to gra w dobrego i złego policjanta. Wszystko to, co jest nakręcane przez Angelę Merkel, przez Berlin od początku do końca, łącznie z tym szalonym pomysłem naruszenia praworządności. To jest po prostu typowo niemiecka robota. Ja jako Wielkopolanin, Poznaniak po prostu proszę mi wierzyć i prędzej czy później wyjdzie to na jaw, że po prostu Niemcy nie potrafią, nigdy nie potrafiły zbudować wspólnoty i tak jak ktoś mówił, to Polacy walczyli o wolność naszą i waszą. Niemcy nigdy o wolność nie walczyli, a szczególnie innych narodów o wolność też nie walczyli. To teraz mam pytanie do Rafała Wosia. Może te pieniądze, które być może zostaną zablokowane i ich nie dostaniemy, wcale nie są nam potrzebne, jak zaczynają mówić politycy PiS-u. Bo mówią, że możemy sobie dopożyczyć ile chcemy na rynkach komercyjnych i może nawet na lepszych warunkach. No to nie tylko politycy PiS-u to mówią i nie oni to wymyślili, to mówią przede wszystkim ekonomiści. I to nie tylko ekonomista takim jak jest Adam Glapiński, czyli też w zasadzie politykiem, ale z też obozu inni. Władzy poza tym, prawda? Ale nie tylko z obozu władzy, to znaczy jest też, są też tacy ekonomiści jak pracujący w Wiedniu ekonomista Leon Podkaminer, którzy też zwracają na to uwagę, już nie od dziś zresztą, że Polska już nie jest w takim miejscu i na takim poziomie, jak była w połowie lat 2000, kiedy rzeczywiście bez pieniędzy z Unii Europejskiej trudno byłoby nie tyle nawet finansować różne projekty, co zbudować taki poziom rezerw walutowych, który umożliwiałby Polsce budowanie wiarygodności na rynkach międzynarodowych i pożyczać na dobrych warunkach. Teraz to się zmieniło, to znaczy jesteśmy 15 lat później i oczywiście byłoby dużo lepiej, gdyby nie musieć tego robić, gdyby można się w Unii Europejskiej ułożyć na takich warunkach, na jakim, myślę, my wszyscy sądziliśmy, że można się z Unią układać, wchodząc do tej Unii. Natomiast teraz, kiedy pojawia się problem ceny tych pieniędzy, prawda, że okazuje się, że te pieniądze, które mają popłynąć, są traktowane jako no rodzaj takiego szantażu, tak? Damy wam, jak będziecie grzeczni, jak będzie taki rząd, jak chcemy, to damy, jak nie będzie taki, jak chcemy, to nie damy. No to być może nadchodzi ten moment, że rzeczywiście ta kwestia suwerenności Polski postawiona tak ostro będzie wymagała powiedzenia sprawdzam. No to dobrze, spróbujmy bez tych pieniędzy. I to wcale nie jest tak, że Polska teraz nagle będzie musiała zrezygnować z tych wszystkich zaplanowanych inwestycji w oparciu o pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska na szczęście dysponuje własną walutą. Polska nie weszła do strefy euro. Polska jest, Narodowy Bank Polski ma suwerenne możliwości emitowania polskiego pieniądza. Tak jak mówię, poziom rezerw walutowych jest dość wysoki. W związku z tym... Bezprecedensowo wysoki też. Może da się, są tacy ekonomiści, którzy mówią, że nawet zbyt wysokie rezerwy nie są dobre dla gospodarki, więc podsumowując to wszystko, można powiedzieć, że być może nawet dojdzie do tego, że Polska popchnięta do konieczności sfinansowania Funduszu Odbudowy na własną rękę dobrze na tym wyjdzie, bo jakby odzyska też taką wiarę w to, że może prowadzić suwerenną politykę i nie jest tak skazana na te magiczne pieniądze z Unii Europejskiej, które są taką manną z nieba. No obrazoburcze słowa, jakby tutaj ktoś siedział z opozycji, jakiś polityk, to by po prostu się zagotował. Ale ja mam pytanie, ale ja tutaj jestem w imieniu właśnie takiego adwokata diabła i pytam, w takim razie wszyscy dostaną pieniądze z Unii dookoła, wszystkie pozostałe państwa, a my nie. Czy to nas stawia w lepszej sytuacji konkurencyjnej czy w gorszej? Wojciech Biedroń. Pani redaktor, ale co nam mówi Unia? Unia nie tyle mówi damy wam pieniądze, co damy wam solidarnie pożyczyć pieniądze. No, to jest bardzo istotne. No są też dotacje bezzwrotne. Ale oczywiście są dotacje bezzwrotne, jasna sprawa i tak dalej. No tylko my się musimy zastanowić, co jest dzisiaj ważniejsze. Czy rozwalenie, rozregulowanie systemu nie tylko prawnego, nie tylko ustroju sądów na Boga, ale także kwestii absolutnie ustrojowej, kwestii suwerenności, czy sympatycznie przyznane pożyczki i trochę pieniędzy w bezzwrotnych, które byśmy prędzej czy później albo wypracowali sami, albo oczywiście zawsze lepiej dostać. Ja też jestem za tym. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że pan
premier Morawiecki wyrządza naprawdę dobrą przysługę dla Unii Europejskiej, wciąż stojąc na stanowisku, że nam się bardziej opłaca od Unii dostać i dzięki Unii pożyczyć, niż wypracować te pieniądze w jakiś inny sposób samemu. A co do prezesa Glapińskiego, może i polityka. Daj Boże zdrowie każdemu krajowi taki prezes NBP jak pan Glapiński, którego praca pozwoliła i pomysły na to, że my dzisiaj jesteśmy naprawdę bardzo mocno zabezpieczeni. Paradoksalnie w przeciwieństwie do Unii Europejskiej i niektórych krajów europejskich. No to po co były te wszystkie ogłaszanie tych wielkich sukcesów z wynegocjowaniem tych pieniędzy, Marek Król? To teatr wszystko jest? Może nie teatr, ale moim zdaniem, z całym szacunkiem do premiera Morawieckiego, to grzeszy on taką łatwowiernością w stosunku do tych unijnych gangsterów. Po prostu Polska zaakceptowała ten program, bo gdyby go nie zaakceptowała na szczycie europejskim, to po prostu tych pożyczek by nie było. I takie kraje jak Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia, które już mają przekroczone deficyty i to bardzo poważnie, 120 chyba procent ma w tej chwili Francja, 150% Włochy, no po prostu no, padły. Tak naprawdę myśmy, popierając to, trochę ratowali strefę euro, która jest potwornie zadłużona po prostu. Ja czekam, kiedy to wszystko się, jak mawiał Hans Olaf Henkel, mówi to walnie po prostu, był eurodeputowany niemiecki, kto musi walnąć, bo to się nie może w tym utrzymać. Także dobrze, że mamy polską walutę, dobrze, że mamy prezesa Glapińskiego. Dziękować Bogu, że tak jest, bo to się przy tej awanturze z wzrostem cen, bo dopiero awantura jest anteportas, że tak powiem, no to może być różnie, bardzo nieciekawie w Unii. Więc premier Morawiecki poszedł na pewien układ, licząc na lojalność partnerów, ale tam w tej grupie nie ma żadnej lojalności i oni mogą zrobić wszystko, nie licząc się z żadnym prawem, z żadnymi zobowiązaniami. I trzeba brać pod uwagę, troszeczkę przypomina mi się powiedzenie Ronalda Reagana, że jak idziesz na rozmowę z Rosjanami, to musisz mieć za plecami kij baseballowy. No i ostatnie i zdanie też należy do... Będzie tą zasadę... Do Rafała Wosia, bo już zbliżamy się ku końcowi. Takie podsumowanie króciusieńkie. No tak, no kwestia tych pieniędzy, z tych pożyczek z Unii Europejskiej wcale nie jest taka kluczowa. Bardziej wydaje mi się, że Polska sobie może spokojnie bez tych pieniędzy poradzić. To oczywiście tutaj muszę przestrzec Marka Króla, będzie się prawdopodobnie wiązało ze wzrostem zadłużenia w Polsce. Także ja bym tak bardzo nie straszył zadłużeniem, długiem publicznym, bo to nie jest samo w sobie nic złego. Chodzi raczej o to, czy społeczeństwo jest zdrowe i gospodarka jest na stabilnych podstawach. Dług jest tylko sposobem dojścia, nie może być celem w samym sobie. Zbijanie długu za wszelką cenę zawsze źle się kończy. A odpowiadając na pani pytanie, no te kraje inne to nie mają wyjścia. No, Włochy, Hiszpania, Portugalia są w strefie euro, one nie są suwerenne. One straciły swoją suwerenność wchodząc do strefy euro, w związku z tym one są skazane na te pieniądze i rzeczywiście tu ich brak skończy się dla nich katastrofą. Polska na szczęście nie jest w tej sytuacji i też i dobrze, że tę debatę mamy, akcentem, żebyśmy to lepiej zrozumieli. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą debatę. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, Marek Król, publicysta, Rafał Woś, portal salon24.pl. Dziękuję.